Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Błaszak, jestem profesorem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z zawodu jestem kognitywistą, to jest ktoś taki, kto bada ludzki mózg, ludzki umysł i zachowanie i próbujemy tą wiedzę zaaplikować do obszaru życia biznesowego, społecznego. W tej chwili znajduję się w hotelu Villa Verde w Zawierciu i chciałbym Państwu w formie kilku filmików opowiedzieć o zaletach wypoczynku, zaletach czasu wolnego, zwłaszcza wówczas, kiedy go spędzamy z rodziną. To jest taki hotel o profilu rodzinnym i myślę, że taka wiedza może być dla Państwa przydatna po to, by rzeczywiście w ten sposób spędzić jakiś dedykowany urlop. Może rozpocznę na początku o czasie wolnym. Nam się często wydaje, że czas wolny jest po to, żeby tylko odpocząć, żeby nic nie robić, żeby się zresetować i to jest oczywiście prawda. Kiedy mamy czas wolny, to na przykład mózg przeprowadza konsolidację śladów pamięciowych, a więc lepiej pamiętamy, pozbawia się też pewnych toksyn. Natomiast my, badając mózg, wiemy, że w czasie wolnym włącza się w mózgu taka specjalna sieć. To jest sieć stanu spoczynkowego i okazuje się, że w czasie wolnym mózg realizuje najważniejsze czynności w naszym życiu. A więc nie wtedy, kiedy pracujemy, nie wtedy, kiedy mamy jakieś targety, nie wtedy, kiedy trzymamy deadline'y, ale właśnie wtedy, kiedy na przykład jesteśmy zupełnie zresetowani, jesteśmy w takim środowisku naturalnym, jaki ten hotel proponuje. Więc co się wówczas dzieje? Po pierwsze, mózg jest kreatywny, czyli stawia pytania. Po drugie, mózg przeprowadza coś, co my w nauce nazywamy kategoryzacją. To jest porządkowanie materiału, czyli budowanie w głowie takich szuflad. Kiedy nie mamy czasu wolnego, to mamy tak naprawdę w głowie bałagan, a jak na przykład mamy w głowie bałagan, to reagujemy agresją na pomysły szefa. Szef pada z jakimś pomysłem, wychodzi, a my potem mówimy do kolegi, do koleżanki, no znów padł na jakiś pomysł. Niestety muszę Wam powiedzieć, że problem nie jest po stronie pomysłu szefa, tylko po stronie naszego umysłu, bo my nie mamy tak naprawdę miejsca, żeby ten pomysł gdzieś tam wrzucić. Kolejna rzecz, która się dzieje w czasie wolnym, to jest proces mentalizacji, czyli proces czytania umysłów innych. Kiedy właśnie jesteście, zwłaszcza z rodziną na wakacjach, to lepiej siebie poznajecie, lepiej poznajecie potrzeby na przykład Waszych dzieci. Kolejna rzecz to jest budowa podmiotowości. Ona zachodzi przez całe nasze życie, ale zwłaszcza wówczas, kiedy jesteśmy nastolatkami. Jest to tak zwany okres adolescencji między 11 a 19 rokiem życia. I warto też pamiętać o tym, że naszą podmiotowość, naszą tożsamość budujemy w oparciu o wartości grupy, w której jesteśmy. Czyli kiedy na przykład jesteśmy w miłym towarzystwie, kiedy na przykład jesteśmy z paczką przyjaciół, kiedy na przykład jesteśmy z rodziną, to wówczas ci ludzie, te rytuały, te wartości, one tak naprawdę kształtują, kim my finalnie jesteśmy. I wreszcie ostatnia rzecz, bardzo ciekawa, być może na oddzielny film, mianowicie w obrębie sieci stanu spoczynkowego w mózgu mamy sumienie i kiedy mamy czas wolny, to wydajemy tak zwane sądy aksjologiczne, to są sądy związane z pewnymi wartościami. A więc zwróćcie uwagę na to, że kiedy jesteście na wakacjach, kiedy spędzacie urlop, wydłużony weekend z rodziną, to wtedy tak naprawdę widzicie własne życie w świetle pewnych wartości. My znamy budowę tego sumienia, wiemy, jakie wartości dla nas są ważne. To jest wartość opieki, a więc w układzie rodzinnym jak znalazł i akurat profil tego hotelu jest bardzo, bardzo opiekuńczy. Następnie sprawiedliwość, a więc nagle widzimy swoje role jako role partnerskie. Potem jest lojalność, rzecz bardzo ważna, ponieważ żyjemy tylko dlatego, że wszystko się opiera na zaufaniu. Potem są pewne autorytety, są pewne świętości, a więc tak naprawdę mózg dzieli rzeczywistość na taką sferę, którą naukowo nazywamy sakrum i profanum. Profanum to są rzeczy wielokrotnego użytku. Na tym fotelu, na którym ja siedzę, ktoś przede mną siedział, ktoś będzie siedział po mnie i to nie jest problem, ale są też pewnego typu rzeczy o charakterze sakrum, na przykład pewne kwestie rodzinne. Chcemy coś mieć tylko dla siebie, na wyłączność. I wreszcie ostatnia kwestia, respektowanie wolności. Myślę, że warunki takiego urlopu są idealne, żebyśmy zrozumieli, że nasz partner, partnerka, nasze dzieci, nasi rodzice po prostu potrzebują pewien margines wolności, którą my również musimy im dostarczyć.